usłyszałam wybuch, a później podeszłam do okna i zobaczyłam taką potężną czaszę czarną, która się unosi nad suszarnią, i taki biały dym. No, przestraszyłem się, no wiadomo, i żona, i w ogóle, i dzieci. No wypadek, no to co zrobić? I co ja tam zobaczę? Mi tego, co zginął, to szkoda. Kolego. Wychowaliśmy się razem. No i tragedia się stała. Odczucie jakiegoś zagrożenia, paniki jest w samym przewodowie i w okolicy. Nikt nie chciał zrobić krzywdy nikomu w Polsce, nikt nie chciał nikogo w Polsce poszkodować, a tym bardziej nikogo pozbawić życia. Listopada o 15:40 w maleńkiej wiosce, 400 mieszkańców zaledwie tam mieszka. Tego dnia na tę wieś spadła rakieta. I nieważne, czy była ukraińska, czy rosyjska, wojna wdarła się w życie tych ludzi bardzo szybko. I wszyscy przypomnieliśmy sobie, że ona jest, że ta wojna trwa i że jest tuż za rogiem, tuż za granicą. Ludzi, którzy mieszkają w tym miejscu, ta wielka polityka dotknęła bardzo mocno. Kiedy przyjechaliśmy tutaj z samego rana, mogliśmy jeszcze z nimi rozmawiać. Byli chętni na to, żeby opowiadać o tym, jak spędzili ten wczorajszy dzień, skąd się dowiedzieli, czy słyszeli ten wybuch, czy znali ofiary. Bardzo dobrze ludzie uczyliśmy dzieci tych panów. Pan z przewodowa, pan Bogdan. Mój rówieśnik, człowiek wspaniały, który całe życie komuś chciał pomagać. On zawsze wszystkim pomagał. Czy słyszała pani ten wybuch? Oczywiście. Najpierw usłyszałam wybuch, a później podeszłam do okna i zobaczyłam taką potężną czaszę czarną, która się unosi nad suszarnią, i taki biały dym. No i później zwarcie drutów elektrycznych. Ale ten huk był potworny. Nie przyszło mi do głowy, że to nigdy bym nie pomyślała, nie wiem, może dlatego, że jestem łatwowierna, że tak może się stać, że to może być jakaś rakieta, zresztą tu u nas, mimo tego, że tak blisko, to jest spokój. Ja nie wiem, dlaczego to tak jest. Dlaczego takiego dobrego człowieka, jednego czy drugiego, dlaczego to spotkało, a z drugiej strony no, mogło to spotkać każdego. Proszę powiedzieć, znał pan tych ludzi, którzy zginęli? Wie pan, kto zginął? Ja wiem. Jednego tam dokładnie. Co to był za człowiek, proszę powiedzieć? To był bardzo inteligentny człowiek. On był tutaj magazynierem. Czyli tutaj ze wsi, tak? I tutaj ożenił na następnym majątku. Czy ważył, czy co tam robił, nie wiem, jak to było dokładnie w tej chwili. Dość, że kukurydzy tam przyjmowali. A był pan tam na miejscu? Był pan tam zobaczyć, jak to wygląda? Nie byłem, bo tam nie puszczają nikogo prawdopodobnie. O. I co ja tam zobaczę? Mi tego, co zginął, to szkoda. Ze mną jest pan Marian, mieszkaniec okolicy, który wychował się tutaj na miejscu. I bardzo ważna rzecz, bo pan Marian znał pana Bogdana, czyli jedną z ofiar tego nieszczęśliwego zdarzenia. Był bardzo dobrym kolego. Wychowaliśmy się razem. No i tragedia się stała. Ja mieszkam tutaj od ponad 40 lat. Nazywam się Joanna Maguś i pracuję w szkole. Właśnie idę do pracy, tak, uczę języka polskiego. Idę. No, jak przyjdą dzieci, to trzeba je wesprzeć psychologicznie, żeby one się nie bały, bo my nie możemy pokazać dzieciom, że my się też boimy. Będziemy wspierać na pewno i zostaniemy z nimi dopóki trzeba. Na horyzoncie widzę
też grupę trzech policjantów. Tutaj przed chwileczką policjanci się wymienili. Próbujemy ustalić, czego szukają, ale nie udzielają żadnych informacji. Dzień dobry panowie, już odjeżdżamy, tylko chcemy się dowiedzieć, co się dzieje na tym polu. Są jakieś oględziny? My nie możemy rozmawiać na ten temat. W związku z tą sytuacją wczorajszą, myśli pan, że coś się zmieni? Myślę, że nie. Jesteście twardzi i nie będziecie się poddawać jakiejś agresji, tak? Nie, książeczka wojskowa w ciszy nie jest, broń dadzą. Jeszcze jedno pytanie, może trudne. Czy ma to dla pana jakiekolwiek znaczenie, jeśli okaże się, że to była ukraińska rakieta? No jednak ma. Proszę powiedzieć dlaczego. Widocznie, że zapłacą nam za to, cośmy pomagali im. No gdyby tak było, to specjalnie tego na pewno nie zrobili. Być może jakiś sierkoszet czy coś. Jeżeli te kwestie się potwierdzą, że to były rakiety ukraińskie, traktujemy to jako zwykły przypadek. My jesteśmy zahartowanym społeczeństwem. Może zmęczeni też Ukraińcami. Jesteśmy zmęczeni po prostu tą wojną, tą całą sytuacją. Człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego, nawet do tego złego. To nie było tak, że można to potraktować jako atak na Polskę. Za granicą naszą toczy się wojna. Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet przeciwko Ukrainie. Ukraina się broniła i w trakcie tych działań niestety stało się to, co się stało. Nikt nie chciał zrobić krzywdy nikomu w Polsce. Nikt nie chciał nikogo w Polsce poszkodować, a tym bardziej nikogo pozbawić życia. Więc to jest po prostu tragedia, w jakimś sensie nasza wspólna, największa. Tych osób, które straciły swoich najbliższych, ojców, mężów. Ja myślę, że najcenniejszy i najważniejszy jest spokój tak naprawdę. Chcielibyśmy wrócić do takiej normalności, bo nasza gmina zawsze była to określenie akurat negatywne, za ściankiem, ale zawsze było tu spokojnie, ludzie życzliwi i tak dalej. To życie to toczyło się tak jak w Sielance. Chciałbym, żeby to wróciło w końcu. No niestety ten konflikt zbrojny powoduje, wcześniej COVID zresztą, powoduje, że to życie jest dziwne i nienormalne w tym momencie.